Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shakes and Fidget na świecie międzynarodowym 9. Na początek pokażę Wam coś zabawnego. Taki oto screenik sobie zrobiłem. Gracz Aisany zaatakował Twoją twierdzę i przegrał. Zabici łucznicy 20, zabici magowie 9. Nieważne ilu zabitych, ważne, że dwóch magów przeżyło i tyle go widzieli z farmienia mojej biednej bazy, także moi drodzy, to jest pierwszy news dnia. Drugi news dnia, mamy dzisiaj sporo do roboty, więc pędzimy od razu, bo nie wiem, czy się dwa odcinki wyrobimy z tym wszystkim. Ale standardowo pierwsza rzecz, każdy po wejściu do Shakesa powinien wchodzić do Wiedźminki i wie, że są rękawice. Okej, okay. Zatem skoro są rękawice, to my od razu przystąpimy najpierw do załatwienia kółeczek. Okej. Okay. Mamy czapeczkę i mamy buciki. Pozbywamy się tego w piękny sposób. Rzucamy sobie intę, bo musimy ją trochę podnieść. Okej, okay. Podkarmimy sobie pilka. Tego, tego i tego. Jak widzicie, gemy się już zbierają i najwyższy gem do tej pory, jaki miałem, 381 inty, no coś mocarnego. Okej, moi drodzy, jedziemy po kolei. Najpierw portalik. Zaraz standardowo wam powiem, ile udało mi się w niego ładować, ale to są fajne hity. 4,5 banieczki, krytyk. Ej, ty mi krytów nie wal, zanim ja nie zacznę walić ci krytów ponad dychu. Jest dycha, dobra, jest pierwsza dycha, pięknie. 8700, ej. 7800, mało, mało. Mało. 6, to mógł być krytyk za... O ja pierdziele, 17 milionów krytyk. Nowy rekord, moi drodzy. Teraz, jeżeli pozwolicie, to ja zerknę, ile tam dokładnie tego było. 85 milionów 800. Wow, coś... Coś miłego, 80, ponad 80 baniek. Zobaczmy, jak nam pójdzie z naszym portalem. Chyba nie za bardzo. Ojeju. Ej, no on się jakiś zawzięty trafił. No zdjąłem mu 25%, ale to nieładnie z jego strony się wydarzyło. Bardzo nieładnie. Zróbmy sobie jakieś zadanko w międzyczasie. 5 za 940. Dobra, niech idzie to. Pójdziemy na ile. Patrzymy sobie zbrojownie. O, gabinet magii. Tyk. Za darmo fioleczka. Bardzo, bardzo chętnie, moi drodzy. Jedziemy. Rozpoczniemy od tajnego PWO od EZO. Ta. Napisałem jej, że cenzura za wcześnie wysłała i cenzura wchodzi w akcję, ale nie będę taka świnia. To jak macie, ile razy dałeś za grzyby? Pozdrawiam Moherpar i ciebie, bo czasem robisz fajne filmy na YouTubie, a jak chcesz ten numer do chirurga, to jedno PW i masz. Ezo! Ty to masz ten cięty dowcip i... Wczoraj komuś odpowiedziałem, że dałem 3 razy, Ezo się ze mnie nabijała, to i powiedziałem, że dałem tak naprawdę 5 razy, tylko 2 razy to był Murzyn. Nie chciałem się przyznać, więc ona kontynuuje temat, jak widzicie, i zastanawia się pewnie, czy się przyznam do tych dwóch Murzynów, tak? Za wszystkie grzyby dałem w sumie 5 razy, 2 razy Murzyn to był w lesie, nie było go widać i dlatego go nie policzyłem. Czasem robisz fajne filmy, dziękuję, szczególnie pewnie te, w których wysyłasz receptury na naleśniki. Ha, 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 jak chcesz ten numer do chirurga, to jedno PW i masz. Dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny mi grozisz. I mam wreszcie dowód i wszyscy widzą, Ezo mi grozi i chce mi dać numer do chirurga po tym, jak mnie połamie. Ja Ezo odpisałem na tego PW, że ją zabiję za to. Mój fanklub z Disneya cię znajdzie, zatem fanklub jest Disneya, jeżeli chcesz mnie znaleźć i zemścić się za to, że zabiję Ezo, proszę, szukajcie. Wow, gratki, ładnie pocisnąłeś z levelem, no i... Pozwól, że jeszcze raz zapytam, może by tak co już z nami, z dnia na dzień rośniemy w siłę, byśmy mogli sobie jakoś pomóc. My do was na Lochy Portal, my do was bądź do Animo City Disney na Portal Lochy, a wy do nas, my do was bądź. Chodzi mi o najlepszy chod nas, to już był bardzo korzystny, byśmy się starali jako Polacy trzymać w topce. Przypomnę jeszcze raz, o co chodzi, no w tym momencie
to naprawdę my się nie wybieramy stąd na razie nigdzie, bo musimy podciągać portal, bo mamy już plecy do Apexa. W zasadzie Apex już zmienił nazwę gildii na jakoś tam, jak oni się tam nazywają teraz, The Insane. Więc musimy tutaj gonić, mój drogi, i na razie się stąd nie wybieramy, natomiast jak patrzę na wasze poziomy, to może z Animo City pogadajcie, bo z tego co widzę, to Animo City by wam co najmniej 7 lochów mogło pomóc zrobić. Więc tak to, mój drogi, chyba że, nie wiem, nie mam innego pomysłu. Ocenisz staty, pozdrawiam, Humunculusy, jest okej. Okay. Zając staty, jeju, 3K zręczności, 2K wytrzymałości to dobre zrównoważenie, całkiem spoko. Remik Tazor, cześć mistrzu, pozdrowisz na odcinku, pozdro i jazda ze szwabami. Pozdrawiam cię Remik Tazor z Kilder Town. King Sefe, o duży level, 250 jako pierwszy i to mi się podoba, PS, pozdro mnie i wszystkich oglądających i ja pozdro ciebie. I pozdrawiam ciebie też King Sefe i dziękuję, że pozdrawiasz moich widzów, niech się czują, pozdrowieni, Patryk769, cześć. Oglądam twoje filmiki od niedawna, ale bardzo mi się spodobały. Napisałem do dowódcy Disney, przyjmie mnie. PS, oceń staty jak możesz. Patryk, może cię i przyjmie. Starlord, pozdrawiam, PS, oceń moje itemki. Itemków nie oceniam, mój drogi, bo są tak zmienne, że ojeju, a poza tym, co ja mam pamiętać na 36 poziomie, co tam wypada? Gram do końca. Polish Monsters, czy mogę do waszej akademii? To pisz do Disneya, ale chyba nie. Pozdrawiam i bratki, rolki, zerkniesz staty. Bratki, rolki, super staty. A nie za dużo tego szczęścia? Chyba trochę za dużo tego szczęścia. Remik Tazor, witam, chciałbym się dowiedzieć, co sądzisz o mojej postaci, co mam zmienić. Gratki, top 1. Cześć Remik Tazor, co sądzę o twojej postaci? Dodaj trochę wytrzymałości. Kiedy następny odcinek? Jak codziennie o 10 i czasem jest o 17. Właśnie dzisiaj też będzie o 17 niechcący, bo mamy tyle roboty, że nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, a możliwe, że nawet będzie i trzeci, ale to zobaczymy. Zajebiste odcineczki, pozdrawiam, oceniłbyś staty, siema, pozdrawiam, dziękuję i w ogóle jest wszystko nawet spoko, gdzieś tu ci fiolka zginęła na zręczność. Borysek, cześć, chciałem cię pozdrowić oraz całą moją gildię i podziękować za to, że w końcu mnie przyjęli. Dziękuję, PS, możesz ocenić staty. Borysek, gratuluję ci, że cię przyjęli do Animo City. Staty masz ok, klaser trochę masz kulejący. Letni, witam Maćku, mógłbyś ocenić staty i klaser, powodzenia w lochach. Pozdrawiam, dziękuję za powodzenia w lochach i jest ok, klaser nie za bardzo. Jeszcze można spokojnie 10 podnieść, Protex. Witam Jaśku, wczoraj udało mi się wbić 10 leveli w 10 minut, wbić 129 poziom, już masz 131 oraz dojść do waszej drugiej akademii, czyli Animo City. Pozdrawiam ciebie i twoją gildię, Protex. PS, nie patrz na mój klaser. PS, zobaczę na twój klaser, o Boże, jaki tragedia. Lemon, kogo ty przyjąłeś do gildii z takim klaserem? Ja tam po prostu muszę się wybrać i zaraz wywalę pół osób, jak takie klasery będziecie mieli. Ha, ha, ha. I po co pisać? Do pierwszej akademii się dostałeś, Animo City jest pierwszą akademią. Zadanko 10 minut 2 miliony, 7 minut 1 600. Czy zobaczymy reklamę? Nie, nie chcę mi się wyłączać od bloka, nie będę się denerwował. Muminek, witam, pozdrawiam cię i całą twoją gildię, od ciebie też pozdrawiam. Muminku, zostało 34 PW, jedziemy jakieś takie wyjątkowe. Siema, pozdrawiam, powiesz po co jest klaser i jak się go wbija. Fajne odcinki, dzięki Kefirek, skoro piszesz fajne odcinki to oglądasz, więc w prawym górnym rogu jest playlista wszystkich odcinków i tam jest oddzielny odcinek o klaserze, polecam wrócić. W ogóle dziękuję wam za to, że jest więcej głosów w tej ankiecie, która była, o której mówiłem wczoraj, jak ktoś nie kojarzy jakiej ankiecie, cofnijcie się do wczorajszych odcinków, tam są linki. Ankieta do tego, co ma być na kanale w najbliższym czasie. Witam Maćku, mam pytanie, czy znasz moje statystyki, gdyż mam najlepszą gildię pod względem nazwy. Jezu, wy to specjalnie robicie. A propos gildii, dwa palce w natalce, założyłem już sobie taką gildię na Diablo. Są trzy rangi. Pierwsza ranga to dowódca, czyli pierwszy palec i to jest moja ranga. Oficerowie będą mieli rangę drugi palec, a pozostali członkowie będą mieli rangę natalka. Hahaha, uwaga! Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę, jak gracie w Diablo, battle taga zostawić, dodam do gildii, zobaczycie. Brawo, to jeden, pierwszy 200 i to jeszcze magię. Mówię tak dalej, dobrze się... Reprezentujesz Polskę, pozdrawiam dziku, pozdrawiam ciebie, uważaj na nazwę gildii, bo może być ban.
Hejka, możesz cenić moje staty na odcinku, please. Jest okej. Okay. Moi drodzy, to tyle z tych PW. Jak na razie przynajmniej, bo już trochę czasu minęło. Bierzemy się dalej za robotę. A kolejna rzecz, która jest obowiązkowa, to kibelek. A jeszcze go sobie nie odblokujemy niestety na następną aurę. Ale tu sobie zrobimy porządek trochę. Coraz więcej miejsca. Coraz więcej miejsca. A zaraz weekend epicki. Dobra, tu nic się nie dzieje. W kibelku byliśmy, zbrojownia, gabinet magii, wiedźma byliśmy. Pupyle! Portal gildyjny strzelony, mój portal strzelony. Tak, tak. No to jedziemy z pupylami, moi drodzy. Pupylami jedziemy. A propos pupyle, to wam coś pokażę, ale to... A może teraz? Czy ten odcinek nie będzie zbyt długi? Nie, nie będzie. SF Pupile Kalc. Cześć, tutaj Sharp Shooter z W10. Myślę, że może ci się przydać lepsza sonka dla pupili. Pozdrawiam i lajkuję na YouTube. Trzymaj za mnie kciuki na W10. Trzymam za ciebie kciuki, Blue Severus Snape'ie z Moonlighta. O proszę, czyżbyś grał w gili teraz po nerdzie W9? Ale ten link jest bardzo ważny. Ja wam zaraz pokażę o co chodzi. Jest bardzo ważny, jest bardzo fajny. To jest taki arkusz kalkulacyjny, jak widzicie. I tutaj na żywo, może teraz też to zaobserwujecie, że coś się będzie zmieniać. Powinno przynajmniej. No to generalnie sobie ludzie korzystają. Do czego to służy? No tu jest poradnik, gdzie tam znaleźć jakiegoś peta, jakieś fuck you i tak dalej, podsumowanie. Natomiast kalkulator jest bardzo fajnym narzędziem, bo próbujemy go zastosować. Nie? Wejdziemy sobie w pupile. Załóżmy, że mam ogień 3 i chcę zabić 13. Ok. Ogień. Mój pet to jest 3. Level 88. Wszystkich pupili. Pak to jest ile masz wszystkich? Mamy wszystkich pupili. Mam 5, 7, mam 9. I chcę zabić 13. Moje szanse to 4%. OK? A co zrobię, jak go podniosę do 90? Moje szanse wzrosną do 5%. Widzicie, jakie fajne? O ile temu wierzyć. Nie wiem, jakie tu algorytmy są, ale to dużo lepiej pozwoli wam zaplanować, którym petem co zrobić, bo już w tej chwili możecie sobie pomyśleć, czy 13 petem na setnym poziomie, jak będę miał ich wszystkich, nie wiem, 11, dam radę zabić 20 peta, tak? Mam 2% na to. Więc wiem o tym, że w ogniu 13 jestem w stanie doturlać się do końca, nie? To jest fajne, bo można sobie to zaplanować. Co polecam zrobić tutaj? Polecam zrobić po wejściu na ten link, ja ten link zamieszczę, pod spodem będzie miał taką formę skróconą bitly. Polecam zrobić sobie tutaj utwórz kopię. Dlaczego? W tej chwili wędrujemy sobie sami do takiego formularza i tu już nam nic się nie będzie działo. Bo i nikt nam nie będzie tutaj nic psuł, nie? Możemy sobie tutaj na stałe powpisywać rzeczy, tu już się nam nic nie będzie działo, tu mamy klasy nawet. Bo tutaj cały czas ten organizm żyje i czasem jest tak, że wy sobie wpisujecie, a ktoś wam coś zepsuje albo coś. To jest naprawdę fajna sprawa, dziękuję ci za podesłanie tego. Tu można jakieś walki jeszcze PvP sobie porównać, ale tutaj jest o tyle ciężej, że nie wiemy za bardzo, którym petem przeciwnik walczy, więc to trochę trudniej oszacować. Natomiast jesteśmy w stanie oszacować sobie na przykład, czy w którym momencie, który pet będzie miał górę. I na przykład 13 pet z wody już na 46 poziomie. Widzicie, widzicie tu na dole? Widzicie? A tu? Ktoś już sobie korzysta z tego, nie? Dlatego, żeby się nie denerwować, tak jak mówię, zróbcie sobie plik, utwórz kopię i na waszej kopii już nikt tutaj nic nie zmienia, nic nie kombinuje, możecie się tutaj bawić, planować, sobie rozrysowywać, nie? I my sobie takie coś zrobimy teraz w ramach testu. Jestem w wodzie u siebie, ja będę sobie to z moich spisywał tutaj petów, pupili, nie? Jestem w wodzie, mam pingwina szatana, czyli 4. pet. Na poziomie 70, wszystkich petów mam 10, a chcę zabić 12, nie?
Podobno Pingwin Szatan ma 16% na tą zabawę. Sprawdzimy. Światło. Mamy trzeciego peta na poziomie 73. Wszystkich światła mamy petów 9, a chcę zabić 12. Moja szansa wynosi w tej chwili 0%, nie? A jakbym go podkarmił na 7,4, na 7,5, na 7,6, na 7,7, 7,8, nie bardzo, 7,9, o, przy 7,9, zobaczcie jak to rośnie na. Przy 7,9 dopiero będę się bawił tutaj tym petem światła. W przypadku ziemi mam 74 wiewiórkę, czyli czwarty pet, 74. Wszystkich z ziemi mam 5, 7, 9, nie? I chcę zabić 13 habitat. Mam 4% szans podobnie, nie? Sprawdzimy. Mrok. Dynka moja jest szósta, ma poziom 81, wszystkich z mroku mam petów 10, chcę zabić 13. Szanse moje wynoszą 0%. 82, 83, no, na 83, na 83% będę dzisiaj to próbował, nie? Jedziemy dalej. Ogień, Unsfire, pet trzeci na 88 poziomie, wszystkich z ognia mam 9 petów i chcę zrobić 13 habitat, mam szansę 4%, nie? Ale dzisiaj mam zamiar zdobyć 3 ogieńki z walk pupili, więc będę miał 6%. Ok. Widzicie, tak to funkcjonuje. Polecam wam to. Cały czas przypominam, pierwsza rzecz to plik, utwórz kopię. Bo jak będziecie na tym oryginalnym linku pracować, zobaczcie, cały czas ktoś tu coś porównuje, nie? Cały czas sobie coś tam bada, nie? Anonimowy wydra, nie? Coś sobie tutaj robi, nie? Tu jakiś fret. Też anonimowy, jakiś Niemiec, bo po niemieckiej stronie jest też dług. Więc żeby się nie denerwować, zróbcie sobie kopię i będzie wszystko w porządku. Wróćmy tu do pupili. Widzicie, dużo, tak jak mówiłem, dużo gadaniny dzisiaj jest, ale to jest bardzo ważny link i bardzo ci dziękuję, że go podesłałeś. Naprawdę fajna sprawa. Na pewno będzie przydatna nie tylko dla mnie, ale i dla paru osób, które to oglądają. My w takim razie skupmy się na tych walkach jeszcze pupili. Darkę o 90 minus 7 to jest 83 ogień. Dobra, jak tu ogień? Ogień, woda jest lepsza, ziemia jest słaba. Okej, okay. Woda jest lepsza, ziemia jest słabsza. I tu jest 90 minus 7, 83. Woda jest lepsza, ziemia jest słabsza. 83. No to spróbujmy mrokiem. Okej. Okay. 88 tara. 88 minus 7 to jest 81. 70. 73. 74. No nic. Umówiliśmy się, że chcemy 3 razy nakarmić. To próbujemy. 107 minus 8 to jest 99. Okej. Okay. Wybieramy najsłabsze ogniwo. 70. 73, 74. Ogień. To jest gorsze, ziemia, tak? Ziemia, ok. Więc poświęcamy ziemię na to. Teraz mamy 99 minus 6. To jest 93. Zostało nam światło 73 i 70. A lepsza będzie woda, czyli generalnie ten pingwin szatan będzie lepszy niż to. I spróbujmy tym pingwinem szatanem wywalczyć tutaj coś. Nie wywalczymy niestety. Za dobry poziom. Pomimo bloków i w sumie tego, że mamy lepsze statystyki nawet. Ale zjadł nas i to okrutnie. Nie nakarmiliśmy trzeci raz zwierzątka, więc ja wracam tam, wpisuję 90% i spada mi na 5%. 90 poziom spada mi na 5%. 5% to jest 1 na 20, tak? Ciekawe.
Sprawdzimy to, moi drodzy, bo w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na godzinę 17 na dalszą część PW, dalszą część Pupili. W tym odcinku niestety to już tyle, natomiast mam nadzieję, że docenicie ten link, który podesłał jeden z moich widzów. Jest naprawdę, naprawdę mocarny. Sprawdzimy, jak działa w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, do usłyszenia o 17.